Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zachodzi ścisła korelacja pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa a naszym powstaniem z martwych. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, naucza święty Paweł, daremna jest nasza wiara. Jezus umarł i zmartwychwstał w tym jednym celu, aby zgładzić nas grzech i unicestwić śmierć, a konsekwencją zadania śmierci jest otwarcie dla nas możliwości zmartwychwstania i życia wiecznego. Jak w Adamie wszyscy umierają, mówi dalej święty Paweł, tak też w Chrystusie wszyscy będą żywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Należeć do Chrystusa znaczy wierzyć, że jest On Synem Bożym i mieć z Nim prawdziwą i głęboką więź. Przynależność do Chrystusa moglibyśmy wyrazić jeszcze za pomocą zwrotu utożsamić się z Chrystusem, czyli tak ściśle się z Nim związać, że wszystko w Nim przyjmujemy za swoje. To tajemnica duchowej przemiany, stania się alter Christi. Życie zaczyna się wraz z przyjęciem Chrystusa. Dopóki nie podejmę decyzji o całkowitym poddaniu się Chrystusowi, moje życie zmierza niechybnie do śmierci. Ale jeśli tylko poddam się Chrystusowi, nie zmierzam już do śmierci, ale do życia i to życia wiecznego w Królestwie Bożym. Czy oddałem już swoje życie całkowicie i bez zastrzeżeń Jezusowi? Czy w codzienności kieruję się wolą Boga, a nie własną?